Srogachno susza. Ludzie pieronym często złoszkliwiają alkohol, godają mu o nim ze przelęknięciem. We wielu krajach Europy, u Engländerów, we Szwecji, we Niemcach, a i we Polsce też powszednią praktyką jest zbijanie pieniężnego i politycznego kapitalu i ścizny bez grożenia Steigerungiem, podwyżką ceny alkoholu, co bezmać mu pomagać we smożeniu alkoholizmusu tego net najłożkliwszego nałogu. Mocka tych mu też mądroków mieni, i że zawieranie do heresztu zadecko i na jakieś ci tam marihuany też jest łokan dupy łoszczaś, bo wszystkie przecań miarkują, co alkohol, mach morgożowa jest bardziej szkodliwo, a idzie go wszandy się lajsnąć. A można skóry tego jest gorzowa tako opaśno. Moga się to ze każdym wetnąć, i że sam tukę umie na Śląsku więcej ludzi było użartych bez jakiegoś sioka niźli bez tigra. Ale wiem też, którego śnik nie chciałby trafić na mojej drodze. Na ten przykład we naszym chorzowskim zoo na łączo szpaceru. Słepać albo nie słepać? Toż też jest pytanie, które wroco każdy rok, kiedy ino przyjdzie poświąteczny kacniamer i człowiek chyci się za swoje noworoczne postanowienia. Wiecie, jeden anglicki mądrok i wissenschaftler spycał się kiesik, a sumek to czytał taki artykuł Dina Barneta, jeśli gorzoła byłaby tak łoszkliwie pojzdrzano, kejby rauch cimry, opium byli do dzisiaj na isto jednako ańfachowe i powszednie jak we tej wywołanej epoce wiktoriańskiej. I sam za tym Englanderem Dinem Barnettem idzie pedzieć, co alkohol jest ci znany od tak dawna i że stał się już tajną naszego społeczeństwa. Ale idzie też spytać, co by się stało, gdyby ze jakiś tam gwoli gociną zebrali. Pewnikiem w najbliższym czasie wszystkie nasze karnewalowe, balandrowe pleny diosi by wzięli. Większość z nos szafłaby we krótkich abcugach i że najbardziej ucierpieliby alkoholiki, którym kuknuby we łocy łostry, wiecie, taki zespół odstawienia, jak to mądroki godają. A też i te, które słepią roztomajte inksze łoszklistwa, sobie zaskokoić swój głód alkoholowy. I to tak prawdą blank nie byłoby przyjemne. Wszystkie ale służby medyczne, doktory, fligery nie musieli już nieść hilfy ludziom zagidzonym. Po zdziebku też czysło lista styczków doległości skuplowanych ze nadmiernym słepaniem gorzoły też wyśleciała. Zmniejszyłoby się też wszystkie negatywne skutki łożarstwa dla całkiego społeczeństwa i to od obniżenia wydajności roboty bez gwałt, a przy fajrancie na cufalowych kontaktach ze seksualnych i ich folgach we postaci roztomajtych choróbsków albo niechcianych dziecek. Eli by za tym pozbawione gorzoły społeczeństwo było zdrowsze, bardziej szczysne, nieprawie, bezwłocznym, dobroczynnym skutkom zdrowotnym, mogliby asystować katastrofalnie konsekwencje społeczne. Pierwszo z raj, zysk sklepów, które nie mogliby sprzedawać alkoholu, stopierońsko by ślecieli. Te wszystkie supermarkety pewnikiem było obstoli, ale maluśkie sklepy, jak na ziche, już na ziche, nie. Te wszystkie moderne puby mieliby jeszcze gorzej. Niektóre lejzą tam, co by być między ludźmi, inksze, co by potańcować. Ale tak by tak te przybytki mają we kuście, utrzymują się ze sprzedawania gorzoły. Neści ze czasem kontmany naumieliby się, jak przetrowić wieczory nad glaską apfelsaftu, ale to wymogo czasu. Już zaś gotka i że szadeczko doczkać, a że zwekslują się zwyki społeczne, nie mogłoby prędzej posłużyć za załogówka we sytuacji, kiedy geltak znieszkorzyłby się w opora tydni.
A co ze tymi wszystkimi modernymi teroski fast foodoma, które żyją w roz ze roztomajtymi pubami i klubami i są łoze wżyte do mola bez sołki dzień i całką noc sobie nafutrować głodnych łochlapusów, którzy wylazują na fesztajfnych szłapach ze tych wszystkich szynków, knajpów, które zawierają z kozi. Kiedyby zbakrócili te puby, kluby, te całkie fast foodziarnie, nie łobstoliby dłuższy niż tydzień. Tuż te zarozki jest pytani, jak srogi anszlus na konsumpcję jodła mo gożoła. Miesiesz do i że sto pieroński. Kiedyby ten wpływ, ten anszlus, łostoł już zaś ograniczony, mielibyśmy do czynienia z przydajnymi skutkami dla naszego zdrowia i środowiska. Ale ucierpiałby festelnie biznes i domowe budżety. Mocka ludzi ostaliby nogle bez roboty, bez tuszty z domi się i że taki scenariusz powiedzo, zachęco do osiągnięcia po sznapsa. Ale to przecież nie byłoby możebne. A skoro nie dałoby się już tąkać jankoru i starości begożole, byłoby dobrze znoj se jakosik inkszą ozrywka, prawda? Ja, jojno miarkuję, co do wszystko jest można psińco, prawda? Ale jak przeczytał artykel tego Dina Barneta, doktora i redaktora ze Guardian News i dalszy mi się zdało, koniecznie, poniewoli, we pubach, klubach często organizuje się darmowe występy na żywo, koncerty, wicne i szpasowne spektakle, a bali i teatralne konsztyki. Kost, utrata takich ci amatorskich imprezów, sztimuje się zaobyć we tajli albo we całkości ze sprzedawania gożoły. Bez tej gożoły staliby się festelnie folwertowne i te spierne, snerwowane, pozbawione prof roboty i możliwości pitnięcia od właśnych problemów społeczeństwo pewnikiem sięgnąłoby po blank nielegalne, bezprawne szczotki. Dźwignąłby się handel narkotykoma, sztajgłaby przestępczość. Jedynym rozwiązaniem, na jakie przemógłby się rząd, byłoby zalegalizowanie jakiegoś ci narkotiku, który wypełniłby próżnia po tym alkoholu. I tak ci się te kółko zawrzyło. No i teraz wniosek, refleksjo. Jeśli chcecie, łopchowejcie abstynencjo. Chwała wam za to, bo lepszy jest łoni o tej abstynencji godać, niż ją tak naisto praktykować. Jednakowoż doliberowanie, handryczenie dobrych albo złych folgów słepanio jest ci naisto fest fascynujące. I hopy, można w tory spos wyskoczy ze mną do pubu, do szynku, co by do ostatka o tym pogodać? Ojgin z pniok.